Po 7 latach doczekaliśmy się wyroku w sprawie operacji w dzierżaniowskim szpitalu, podczas której lekarze oświetlali pacjenta telefonami komórkowymi. Musieli operować po ciemku, ponieważ w szpitalu zabrakło prądu. Pacjent zmarł. Sąd wymierzył kary więzienia w zawieszeniu dla byłego dyrektora szpitala, w którym przeprowadzono operację, oraz dla lekarza z Wałbrzycha, który odesłał pacjenta z placówki specjalistycznej do szpitala powiatowego. Reportaż Katarzyny Dynowskiej. Takie przerażenie w jego oczach widziałam, okropne. I nie zdążył nic powiedzieć, tylko mary, 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 mary. No i w tym czasie już go zabierali. I on z tym mary, mary pojechał i to było nasze pożegnanie. Jak wynika z oświadczeń wydanych między innymi przez oskarżonego Zbigniewa G., będzie ten wyrok zaskarżony apelacją do sądu odwoławczego. Mój mąż był odporny na ból. Przyszedł do domu, ja sobie tutaj, pamiętam, okrzyżówkę rozwiązywałam. Mąż od razu poszedł tam do tego pokoju i się położył. Za chwilę słyszę, on jęczy, stęka. Ja mówię, co się, wystraszyłam się i mówię, co się stało? Zostałem pobity. Dzwoń po pogotowie, bo ja nie wytrzymuję z bólu. Córka pojechała, dzwoni do mnie, mamo przyjedź, bo z tatem coś się dzieje. Za chwilę nie przyjeżdżaj, bo tatę zabierają do Wałbrzycha. I później jest telefon, tatę z powrotem odsyłają do Dzierżoniowa. Na dole byłam, bo na piętrze jest ten chirurgia. Słyszę, jak mój mąż ryczy. To był taki jakby ranne zwierzę, ryczało. Lekarz, który w tej sprawie występuje jako oskarżony, w sposób niewłaściwy zdiagnozował pacjenta, niewłaściwie ocenił jego stan zdrowia i na tej podstawie odesłał go ze szpitala powiatowego w Wałbrzychu do szpitala w Dzierżoniowie. Siedzieliśmy w czasie tej operacji. Nagle zgasło światło. Ja mówię do córki, światła nie ma. A ona mówi, no to przecież oni tam mają, muszą mieć, ale tam ciemno, sala operacyjna. Za chwilę przyszła panem pielęgniarce, czy ktoś tam pyta się, czy ktoś ma komórkę. Córka miała komórkę, oni w tą komórką se oświetlali, bo coś tam musieli podłączyć. Zaczęło intensywnie krwawić, przycięli oponę twardą mózgu i okazuje się masywny krwotok pod właśnie mózgu z naczyń żylnych przy zatoce strzałkowej, który krwawi w tym momencie nam zgasło światło. Tak jak w piwnicy, najciemniejszej piwnicy. Taka ciemność była, że nie było nic widać. Ja jeden drugiego nie widział. Zanim karetka wyjechała po elektryka, to wróciła energia elektryczna. Ten agregat musiał uruchamiać elektryk, nie był to automat. Stąd w sytuacjach takich, jakie się pojawiły, no jakaś tam przerwa w dostawie prądu musiała nastąpić. Z tego co wiem, to wzywano elektryka telefonicznie i on dopiero podejmował określone kroki. Sąd uznał, że obaj oskarżeni dopuścili się nieumyślnie czynów związanych z narażeniem na bezpieczeństwo, bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia pacjenta i w przypadku lekarza wymierzył karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby lat 2. Natomiast w przypadku dyrektora tu również zostało uznane przez sąd, iż jest to czyn polegający na nieumyślnym niedopełnieniu obowiązku, jak również na nieumyślnym narażeniu pacjenta, który w takich okolicznościach był operowany. I tu została wymierzona kara roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem również na okres próby lat 2.
jak on może się nazywać lekarzem, jak on w takim stanie pacjenta odesłał z powrotem do Dzierżoniowa, kiedy tam nie ma ani lekarza w tej specjalności. Ja nie, tego nie mogę pojąć i ten wyrok, jaki on tam zapadł, to jest kpiny. To są kpiny po prostu. Będziemy w tej sprawie występować do szpitala o zadośćuczynienie dla żony pana, który zmarł, i dla ich, i dla dzieci. Z tej tragedii na szczęście wyciągnięto wnioski. Narodowy Fundusz Zdrowia sprawdził, czy dolnośląskie szpitale mają agregaty prądotwórcze. Nowy agregat kupiono także dla szpitala w Dzierżoniowie. Teraz ma on podwójne zabezpieczenia.